Zapraszam Was na targi OffGrid 13-14 czerwca Magdaleniec 2D koło Rojewa. Także będę tam i ja, ZeptoBox. Pozdrawiam. Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer, a w dzisiejszym odcinku rzecz bardzo, bardzo ważna, to znaczy zabezpieczenia. Zabezpieczenia w szczególności od strony PV. Naprawdę jest bardzo duży z tym problem i dlatego nagrywam Wam ten film ku przestrodze też i posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Zapraszam na odcinek. Zauważyłem, że wielu z Was kupuje takie oto zabezpieczenia. Ktoś by powiedział, to jest jakieś najgorsze, najtańsze. Nie, nie o to chodzi. Chodzi tylko o sposób zabezpieczenia. Coraz więcej osób zgłasza się do mnie z tym, że właśnie w okresie takim, kiedy były niskie temperatury, a pięknie słoneczko świeciło, to im się spaliły falowniki. I teraz, dlaczego się to spaliło? W większości przypadków jest to oczywiście od przepięć, ale jakiego typu? No, spójrzcie sobie właśnie na to zabezpieczenie. To zabezpieczenie ma wejście DC+, DC- i od dołu uziemienie. Akurat ta wersja tutaj jest mostek też, ale po prostu chodzi o to, że jest uziemienie. Tu w tym przypadku akurat kupiłem zabezpieczenia na 600 V prądu stałego. To w przypadku, kiedy popłynie pomiędzy DC- a uziemieniem więcej niż 600 V lub DC+, a uziemieniem więcej niż 600 V, to po prostu to zabezpieczenie nam zewrze. Ale co z tego, jak to do falownika nie może popłynąć napięcie wyższe niż na przykład 700 V? Czyli ja tutaj kupiłem do falownika 800 V, który ma PV800. Kupiłem 600 zabezpieczenia, bo panele powinny dawać maksymalnie 500 V. To pokazuję Wam też w takim filmie, także w razie coś tam gdzieś tutaj będziecie to mieli. Kto mi powie, co jest z tym nie tak? No jest to z tym nie tak, że właśnie nam potrzeba, żeby coś zabezpieczało, że jeżeli na przykład z paneli, czyli pomiędzy DC+ a DC- pojawi się 600 V, to ma zrobić się tam zwarcie. Po to, żeby to dalej nie poleciało do falownika. Po to to właśnie jest. A nie po to, żeby sobie zwierać z uziemieniem. Takie same zabezpieczenia, jeżeli są do AC, na przykład dla nawet jednej fazy, powiedzmy, że to by było zabezpieczenie, to ok, neutral, faza, uziom, to będzie się sprawdzać. Bo wtedy pomiędzy neutralem a uziomem lub między fazą a uziomem nie może być więcej niż na przykład 275 V. Natomiast w przypadku DC on musi zrobić zwarcie pomiędzy plusem a minusem. A co nam to da, że on zrobi zwarcie pomiędzy minusem a uziemieniem? Nic to nam nie da, zupełnie nic. Dlatego właśnie musicie bardzo zwrócić na to uwagę w swoich instalacjach, bo zazwyczaj jest tak, że zakładają ludzie bezpieczniki jako rozłącznik na przykład, i tu jest akurat bezpiecznik C16. Nie patrzcie na firmy, to są przypadkowe akurat po prostu firmy, jakie tutaj złapałem. I to jest bezpiecznik C16. I teraz, jeżeli mamy panele, które nie dadzą więcej niż 13 amperów, to jedynie to zabezpieczy w sytuacji, kiedy by ten prąd popłynął z falownika do paneli. Wtedy to zabezpieczenie jak najbardziej prawidłowo rozłączy przy 16 amperach i taki panel powinien przeżyć. Ale w przypadku, kiedy to z panela będzie i zabezpieczenie by zrobiło, czyli mamy bezpiecznik taki czy topikowy, obojętnie, i zabezpieczenie nadnapięciowe, to po to jest ten bezpiecznik, żeby właśnie wyskoczył w momencie, kiedy tu się zrobi zwarcie, żeby zabezpieczyć urządzenie, po to to zwarcie. Ale to urządzenie, to DC, jest zupełnie bezsensowne. Identyczna sytuacja jest w tych trzysegmentowych, 3P tak zwanych. W 3P jest dokładnie ta sama sytuacja. Schemat Wam tutaj zaraz pokażę wewnętrzny. Czyli on i tak nie zabezpiecza wejścia PV falownika. I teraz, co tak naprawdę by trzeba było zrobić? Teraz by trzeba było zrobić tak naprawdę to, żeby
plus i minus podłączyć po prostu tu i tu. Wiem, że to głupie. Uziemienie nam nie jest potrzebne do zabezpieczenia tych paneli. Przepięcia, które powstaje pomiędzy plusem a minusem, nie potrzeba nam uziemienia. Tutaj. Czyli podłączenie na przykład do zacisku DC plus i uziemienia spowoduje, że oczywiście jeden moduł wtedy będzie działał, tak? No bo drugi nie. Więc spowoduje wtedy nam, że ten moduł 600 V, kiedy przekroczy, zrobi nam po prostu zwarcie pomiędzy plusem i minusem. On po to tu jest. Jest taka wkładka. Zazwyczaj jest to warystor. I ten warystor właśnie odpowiada za zrobienie zwarcia. Zwarcia pomiędzy zaciskami. Ale ta obudowa jest taka nieszczęśliwa i to wszyscy tak mają. Wszyscy tak niestety mają. Gdzie jadę na instalacje jakieś, to wszyscy tak mają. Nawet w niektórych sytuacjach, jak ktoś kupował tą gotową taką skrzynkę z Allegro, ja nie zwróciłem uwagi, jak to jest podłączone. Bo myślałem, że jak ktoś przygotowuje skrzynkę, no to robi to fachowo. Czyli jeżeli takie zabezpieczenie, podłączycie DC plus, DC minus i uziemienie, to oczywiście ono zadziała, ale tylko w sytuacji, kiedy przepięcie pojawi się pomiędzy plusem a uziemieniem i pomiędzy minusem a uziemieniem. A nam potrzeba jest, żeby to robiło pomiędzy plusem a minusem. No, tak to niestety jest. I teraz pewno jesteście przerażeni, że wy macie takie coś i to wam nie zabezpiecza w żadnym wypadku wejścia PV falownika. 90% spalonych wejść PV falownika jest właśnie przez brak odpowiedniego zabezpieczenia warystorowego chociażby. Na szczęście większość falowników ma zabezpieczenie warystorowe, ale gdzieś zazwyczaj głęboko tam zakopane. Trzeba się dokopywać do płyty głównej i tak dalej. Czyli lepiej sobie takie kupić za kilkadziesiąt złotych zabezpieczenie i po prostu później wymienić. Czy to burza, czy to jakieś inne rzeczy. Bo oczywiście po stronie AC mówię. Po stronie AC tam jest wszystko dobrze. Ale po stronie DC takie zabezpieczenia do uziemienia są praktycznie bez sensu. Prawdopodobieństwo, że pomiędzy minusem a uziemieniem panela a plusem a uziemieniem panela powstanie jakieś groźne napięcie, jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Choć nie niemożliwe oczywiście, bo też się zdarzy, jeżeli odpowiednio piorun by uderzył w panel w pobliże paneli, też potrafi się wyindukować wysokie napięcie. Także przeorajcie ten temat. Dlaczego tak? Dlaczego nie inaczej? Posprawdzajcie wszystko sobie dokładnie, słuchajcie, bo naprawdę wasze instalacje mogą być zagrożone, szczególnie od strony PV, wasze inwertery. Szczególnie te tanie chińskie, które nie mają żadnych warystorów, żadnych zabezpieczeń. Tam pierwsze, co pójdzie w chińskim falowniku, to jest kondensator. Zazwyczaj jest do 500 V. Się dowiecie wtedy, o wow, coś zrobiło, tylko bum. I to jest kondensator. A tranzystory zazwyczaj są trochę mocniejsze. I tak samo, przy tej okazji, bardzo ważna rzecz. Dobierajcie te zabezpieczenia zawsze z pewnym progiem dolnym i górnym. Czyli tak jak właśnie ja tutaj do 800 V falownika, który po stronie PV maksymalnie przyjmuje 800 V, a panele powinny pracować maksymalnie na 500 V, bo to wynika ze zbudowanego przeze mnie stringu, to w tym momencie 600 V DC zabezpieczenie jest ok. Ale wiecie, tutaj, no bo jeszcze tak wam dopowiem, bo ktoś by powiedział, że ja nie mam racji. No, gdybyście kupili tu zabezpieczenie na połowę wartości napięcia, to by to miało sens, ale wtedy wam wyskakują obydwie wkładki. Czyli jakbyście kupili na 300 V, to wtedy pomiędzy plusem a minusem zadziała. Ale tutaj jest suma wtedy, bo przechodzi przez ten punkt centralny, tak? Czyli przechodzi przez ten punkt. Tutaj akurat jest na dole jeszcze listwa zaciskowa, którą możemy wyjąć i prawdopodobnie tu byśmy sobie mogli skorzystać z dwóch zabezpieczeń oddzielnie, nie? Natomiast są niektóre, które mają w środku niestety zintegrowane to wszystko, to są na szczęście oddzielne takie moduły, tylko są znitowane i tyle. Więc te zabezpieczenia zweryfikujcie wszystkie. Tu powinniście mieć tak, żeby przy napięciu tym właśnie granicznym falownika one powinny robić zwarcie. Koniec tematu, takie jest ich zadanie. Zrobić zwarcie, nie spalić falownika. A nie
że zrobić, nie zrobić zwarcia, tylko najpierw spalić falownik. To zabezpieczenie na 1200 V w tym przypadku byłoby, bo suma tych dwóch wkładek 1200 V. No i tyle. Także sprawdźcie raz jeszcze to wszystko, bo naprawdę okazuje się, że podstawowe błędy cały czas są popełniane. Już pomijam w ogóle tych ludzi, którzy w ogóle takich zabezpieczeń nie zakładają. No bo po co? A już po stronie AC? No wiadomo, jak jesteście w off-gridzie, to możecie ewentualnie założyć sobie za falownikiem, jakby coś falownikowi odwaliło i puścił przez przypadek za wysokie napięcie. No to też czasami to ratuje, ale wtedy nie można do uziemienia, tylko do neutrala, żeby zwierał, nie? Czyli po prostu, żeby się robiło zwarcie. No nic. Mam nadzieję, że znowu rozgorzeje dyskusja. Przy okazji właśnie szkoda, że niektórzy youtuberzy nie umieją się przyznać do tego. Ja zawsze wam mówię, że chciałbym nieraz nie mieć racji, nie? A youtuberzy po pewnym czasie nagrywają filmy już, że no tak, 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 no, że to właśnie te kable powinny być równe, ale nie potrafią przyznać, przeprosić. A przydałoby się, żeby coś takiego istniało w internecie. No bo ktoś, jeżeli po tylko roku czasu, długo nie minęło, przyznaje jednak rację mi, a najpierw mnie obsmarował po prostu, że ja jestem debil, że jestem głupi w ogóle i co sobie myślę, no to właśnie tak samo będzie z tym. Podejrzewam, że znowu 90% ludzi nie zrozumie moich intencji i tego, jaki błąd jest popełniany przy tych instalacjach i dlaczego falowniki się palą, a po kilku latach znowu ktoś powie, a no tak, 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 no to była racja. Pamiętajcie, że prowadzę sklep przede wszystkim po to, żeby te konsultacje tam były i również jeżeli chcecie mnie wesprzeć, mój kanał, wsparcie zeptobox.pl, taki jest adresik, albo właśnie sklep, w którym tam też niektóre rzeczy robię. Także w tym sklepie właśnie można te zamówić nasze produkty, wydruki 3D, wycinki laserowe, w razie gdyby ktoś chciał, chociaż wiadomo, że jedną sztukę do pojedynczych sztuk to nie ma sensu, ale w razie coś to jest taka możliwość. Projekt duży cały czas czeka, więc dziękuję za ogromny odzew, wsparcie udzielone już do tej pory. Będę tam tworzył taką listę, jak będziecie chcieli być właśnie na tej liście. Tak jak mówiłem ostatnio, jeszcze nie wiem, jak to wszystko zorganizuję, ale na pewno was jakoś tam docenię. Dosłownie wystarczy, żeby 1000 osób po 100 zł wpłaciło, nie? Albo 10 tysięcy osób po 10 zł. Zobaczcie, jak ta siła by była, jaka siła, kiedy te 10 tysięcy widzów, którzy obejrzą ten film, żeby wpłacili chociaż dyszkę, czyli to jest na sklep zeptobox.pl dwa wsparcia jednorazowe, bo tam jest za 5 zł najmniejsze. To zobaczcie, 20 tysięcy widzów, piątaka, żeby wpłaciło. I mogę zaczynać projekt z pełną pompą, czyli mogę odłożyć ciężką pracę, czy też pracę, zależy czy ciężka, nieraz jest miła i przyjemna, ale chodzi o to, że mógłbym odłożyć tą pracę i zająć się projektem dla was, dla widzów. Byłoby wtedy fajnie. No tak po prostu nie mogę tego przerwać. Tutaj sobie muszę pracować, muszę zarabiać. A tak projekcik w razie coś dla was czeka. Szczegóły wkrótce, więc subskrybujcie też ten kanał, jeśli trafiliście na ten kanał pierwszy raz, bo całkiem myślę, że mądre rzeczy czasem mówię. Hej, trzymajcie się.